swojego organizmu z numerem 1532. Michał Kukliński z Przyszowic przed chwilą na mecie, a teraz numerem 244. Kolejny zawodnik z pleca na mecie, proszę Państwa, Krzysztof Szaprun z Wrocławia. Brawo Krzysztof, gratuluję dobrego biegu. No i drugi kolejni zawodnicy, ponad 2300 osób już na mecie naszego biegu. Teraz kolejna grupa, a w tym gronie jedna z pań z numerem 413, proszę Państwa. Brawa dla kolejnych zawodników. Brawa dla kolejnych zawodników, proszę Państwa. A ja tam widzę, że tata z córeczką dobiega do mety. Gratulacje! 2000 lat temu ktoś bardzo znany powiedział na pytanie: panie, cóż tam czynić przystało? Odpowiedział: czyńcie, jaką i ja czynię. Od tego czasu nikt nie wymyślił lepszej metody dydaktycznej, wychowawczej. Tylko czynienie tego, czego chcielibyśmy nauczyć innych, jest najlepszym sposobem zachęcenia młodego człowieka do uprawiania na przykład sportu. Jeżeli chcemy, by młody człowiek uprawiał sport, to nie słowa, nie prośby, nie groźby, tylko własny przykład. Stąd to tatusiowi, który przed chwilą minął linię mety, szczególnie gratuluję. Kochany tato, za 3-4 lata córka zacznie szukać wartości w swoim otoczeniu, w grupach społecznych. Nie tylko mama, nie tylko tata, nie tylko dziadek, nie tylko babcia, ale będą także czynniki społeczne. I wtedy sport będzie tym czynnikiem, który może być wielkim sprzymierzeńcem w wychowaniu twojej potrzeby. Powiem tak, kochani rodzice, bądźcie mądrzy. Powiem więcej, kochani rodzice, bądźcie cwani. Wykorzystajcie sport do wychowania swoich pociech. W sporcie ukryte są takie wartości, które przemawiają do każdego młodego człowieka. Jeżeli młody człowiek zrealizuje się w sporcie, to nie będzie realizował się w innych dziedzinach życia. Sport, sport to wojna minus strzelanie. Młody człowiek musi się zrealizować w jakiejś dziedzinie swojej działalności. Jeżeli zrealizuje się w sporcie, nie będzie realizował się w grupach rówieśniczych. Jeżeli sprawdzi się w sporcie, nie będzie sprawdzał się w paleniu tytoniu, piciu alkoholu, w używkach. Bądźcie cwani, wykorzystajcie sport do wychowania swoich dzieci. Proszę Państwa, mam informację, że zginął mały piesek. Jaka rasa? Beagle, ja nie wiem nawet, jak to wygląda. Trzykolorowy, czarno-biało. Taki czarny, powiedziałbym, popularny. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Mały piesek zginął, jeżeli widzicie gdzieś pieska trójkolorowego, czekamy tutaj przy mecie. Rozpaczony właściciel czeka. Jeżeli ktoś widzi małego pieska rasy Beagle, to jest taki niewielki trójkolorowy pies, to bardzo prosimy o informację tutaj do speakera. A my, proszę Państwa, oklaskujemy kolejne grupy wspaniałych niewiast i wspaniałych mężczyzn. I to jest właśnie to, co nam tam parlamentarzyści, co nam tam inni wojujący feminiści i feministki, skoro my wiemy, że w sporcie ramię w ramię z kobietami rywalizujemy. I proszę Państwa, przypomina mi się piękny mit z mitologii greckiej. Mit o Atalancie. Kochani mężczyźni, wiecie, jak wygrać z każdą kobietą w biegu, ci, którzy przybiegacie za plecami kobiety? Poczytajcie mitologię grecką. Była taka Atalanta, chyba pierwsza bojująca feministka w mitologii greckiej, córka jednego z królów mitologicznych, który jest teraz ostry tyni zawodnika. No i oczywiście, proszę Państwa, wracam do tej Atalanty, do rywalizacji kobiet. Chodził do Lautów po polowaniu Macieja Kaligońskiego, tam ona rozrabiała dopiero. Wróciła do ojca, ojciec powiedział, że oczekuje wnuka, żeby ona wyszła za mąż, bo on czeka na wnuka. A Atalanta odpowiedziała, że wyjdzie za tego, kto wygra z nią w biegu, a wszystkich innych zabije jak psu. Tak powiedziała. No i rozpoczęło się. Już kości kilkunastu faworytów do ręki Atalanty bielały.
pod znakiem jej ojca, kiedy pojawił się Hipomenes. Ale Hipomenes, taka postać mało znana w Mikolonie. Ale to był myślący mężczyzna. Najpierw udał się do Afrodyty po radę. No i co poradziła mu Afrodyta? Żeby na wyścig za Atalantą zabrał w zamarzcze złote jabłka. Hipomenes biegł, Atalanta za nim. Kiedy zbliżała się do niego, Hipomenes rzucał złote jabłko, Atalanta, jak to każda kobieta, nie mogła się oprzeć, podnosiła się, jabłko kolejne. Zanim się spostrzegła, Hipomenes był na mecie. Jaki z tego wniosek? Mężczyźni, jak chcecie pokonać każdą kobietę, to co? Złoto! Złota biżuteria, złote jabłka, złote pierścionki, złote kolczyki. Żadna kobieta wam się wtedy nie oprze, żadna kobieta z wami nie wygra, a mitologia grecka opisując losy Atalanty już w VII wieku przed naszą erą udowodniła, że tak jest. Ale póki co oklaskujemy nasze wspaniałe niewiasty biegnące tutaj do mety w rywalizacji razem z panami. No i pamiętacie, o czym mówiłem, kiedy mówiłem o tej krzywej gałce. Już jesteśmy teraz w strefie coraz mniejszej częstotliwości do biegania zawodników. Do wyniku, gdzie kilkadziesiąt osób jest na trasie. Zaraz zasięgnę języka. Widzę tutaj pan z panią. 2853 to numer startowy tej zawodniczki. Z numerem 2800 na mecie zameldowała się w towarzystwie pana Madzia Lis z Wrocławia. Brawo Madzia! Pokonałaś samą siebie. Madziu, sięgnęłaś po coś, co w sporcie, tam gdzieś daleko, na mecie, jeszcze przed tobą. Ja wiem, o co ci chodzi, kiedy wyruszyłaś na trasy biegowe. Pamiętaj, że kiedy sięga się po piękną różę, to najpierw czuje się w kolce. Ty wyciągnęłaś rękę już po tą różę. Wiem, że teraz przedzierasz się przez kolce. Ale jak mawiali starożytni Rzymianie, per aspera et astra, przez czerne do gwiazd. Ja wierzę, Madzia, że te gwiazdy, te piękne róże, ta największa radość biegania przed tobą. Wiemy, o czym mówię. Ja ci życzę, byś za rok biegała już tutaj w sobotę w czasie co najmniej lepszym niż 2 godziny. Wierzę w to, że tak będzie. A teraz kolejni panowie, gratulacje z tytułu ukończenia biegu. Uważajcie tu na tych ostatnich metrach na błocie z numerem 1139. Do mety zbliża się kolejny zawodnik. Z numerem 1139 bieg ukończył Piotrek Wojtkowiak z Wrocławia. Piotrku, pamiętaj, 22 czerwca półmaraton we Wrocławiu świętojański, a 15 października maraton. Nie zapomnij o tym, że Jerzy Kosa, dyrektor tych dwóch biegów, czeka na twoje zgłoszenie. Wszyscy mieszkańcy Wrocławia o tym pamiętajcie. A my bijemy brawo. Dlaczego nie ma brawa? Proszę państwa, te medale, które tam na mecie wręczamy wszystkim zawodnikom, to dowód naszego uznania i materialny dowód podziękowania za trud, za wysiłek, za determinację, za piękną walkę z samym sobą i z tą wysokością 208 metrów, czyli z tą różnicą między startem a metą. No ale brakuje mi tu jeszcze tej najważniejszej dla każdego sportowca nagrody, czyli praw kibica. I o tą nagrodę teraz bardzo was proszę, ja na chwilę zamilknę, udaję się do namiotu Daty Sport, by zasięgnąć języka, ile to już osób mamy na mecie i gdzie być może znajduje się teraz Janina Rosińska, bo prawdopodobnie ona wyznacza nam czas trwania naszych zawodów. I Iwonka już tutaj poinformowała mnie szybciutko, że 2,5 tysiąca osób już na mecie. 2500 osób. Zatem proszę państwa, kiedy szybko przebiegną myślą po polskich maratonach, to wiem jedno, że nasz maraton znajduje się w czołówce w Polsce. Warszawa. No, nie porównujmy przed Warszawą tam kilka tysięcy osób. Poznań. Także potężne możliwości. No i potem już idą dwa maratony, a mianowicie maraton w Sobótce i maraton w Grodzisku Wielkopolskim. Tu przy okazji chciałbym pozdrowić pana Henryka Szymańskiego, burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Marka Kinowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wielkopolskim, pana Jana Kodę, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Cudnego PGNiG Grodziskiego Półmaratonu Słowaka, bo on znowa, i Marka Małeckiego, dyrektora Cudnego PGNiG Grodziskiego Półmaratonu. Dla kolejnej zawodniczki, która w towarzystwie pana dotarła do Radyszka, która zadowolona biegu, tylko na ten bieg, gratulujemy ukończenia biegu.
Marek Małecki, dyrektor maratonu w Pegalinie, poinformował mnie, że 9 czerwca w Grodzisku oczekujemy na taką samą ilość zawodników, którzy tu dzisiaj już ukończyli bieg, dlatego że 2,5 tysiąca osób to limit tego półmaratonu. Tyle osób przyjmiemy na listę startową, a potem już po prostu zamykamy pola internetowe. Uprawiajcie sport, bo tata był kiedyś tak sprawny, jak i oto żydowka.